Anna Kamieńska w nieparyżu i gdzie indziej. Rozdział pierwszy, w którym jest mowa o gwałtownym postanowieniu pana Michasia. Pan Michaś postanowił napisać powieść, grubą powieść, z rozdziałami, z obrazkami, ze smutnym początkiem i bardzo wesołym zakończeniem. Jaka miała być treść powieści, pan Michaś jeszcze nie wiedział, ale już widział jej barwę. Była to barwa zielono-kawowo-brązowa, jak szkło butelki od piwa. W celu niezwłocznego wykonania swego zamiaru, pan Michaś ubrał się, włożył kapelusz i wyszedł na ulicę. Jak to zapytacie? Wyszedł na ulicę. Czy nie lepiej by zrobił, gdyby po prostu siadł przy stole i zaczął pisać? Ba! Ale jak to pisać, gdy się nie posiada grubego brulionu, bo przecież powieść musi być gruba, dobrego atramentu pozbawionego fafołów grożących kleksami i stalówki piszącej nie za grubo, nie za cienko, ale w sam raz. Wszyscy wiedzą, że takie stalówki nie zdarzają się często. Właśnie dlatego pan Michaś zszedł po skrzypiących schodach swego domu i udał się w stronę ulicy Żyrafin. Na tej właśnie ulicy był sklep, w którym uczniowie i nauczyciele całego miasta zaopatrywali się w przybiory pichmiennicze. Pan Michaś szedł szybko, gdyż postanowienie rozpoczęcia pracy dojrzewało w nim gwałtownie i zdawało się, że jeżeli natychmiast nie posiądzie grubego brulionu, atramentu niegrożącego kreksami i solidnej stalówki, stanie się coś strasznego. Pan Michał spojrzał w górę. Rzeczywiście, ponad korytarzem ulicy gęstniały podejrzane chmury. Płynęły wydęte i śliskie, jak zamaczane w wannie koszule z rękawami ociekającymi wilgocią. Będzie deszcz, pomyślał pan Michał, bo była to jedyna myśl, jaka nasuwała się na wspomnienie prania. I jakoś nie wiadomo kiedy znalazł się nagle przed bufetem cukierni. Znalazł się, to znaczy znalazła go pani, która z uśmiechem, przypominającym karmelkową polewę na tortowym ciastku, wychyliła się ku niemu spoza szkła bufetu, swą żyrafią szyję i wielce znacząco zapytała: Proszę. Ach, to dlatego ulica nazywa się żyrafia. Przemknęło przez myśl panu Michasiowi, podczas gdy pani z żyrafią szyją niestrudzenie uśmiechała się nad połyskującym szkłem bufetu. Wybór nie należał do najłatwiejszych. Pan Michaś przebiegle ominął mizrzące się lukrem i kremem ciastka i wreszcie trafił. A przecież od początku wiedział, że wybierze właśnie to: babeczkę śmietankową. Bogactwo kieszeni pana Michasia zmalało całe dwie monety, a napęczniały i tak już brzuszek zbogacił się o babeczkę śmietankową, która była krucha i wilgotna. Tymczasem na ulicy chmurzyło się coraz bardziej, i gdy pan Michaś, pokrzepiony na ciele i duchu, wyszedł z cukierni, na chodniku ciemniały już centki deszczu. Przyspieszył kroku i wraz z pierwszymi strugami ulewy. Dobiegł do sklepu z przyborami piśmiennymi. U drzwi tego sklepu uwieszony był dzwonek, oznajmiający właścicielowi nadejście klienta. Pan Michaś przymknął oczy, przeczekał długie dzwonienie nad głową i wreszcie rozejrzał się po sklepie. Sklep był pusty. Na półkach piętrzyły się sterty zeszytów. Wypinały się butle z atramentem, wznosiły się aż pod sufit piramidy pudełek. Pan Michaś nie wyrósł jeszcze z miłości do kartonowych pudełek, w których mali chłopcy chowają nadłamane zabawki, żołnierzyki, szkiełka i guziki, łupino do rzechów, zeschłe od jesieni kasztany i żołędzi. Pan Michaś miał w domu cały zbiór różnych opakowań: duże pudełka od butów. Przemyślne z przegródkami pudełko od lekarstw, pachnące od mydła i blaszane pudełka po landrynkach, długo, długo przechowujące wspomnienie słodyczy. Na ladzie sklepu leżały grube stosy kartonów i kolorowych papierów, a dalej arkusze, na których kłębiły się wojska, stolowe zbroje i lśniące końskie zady i szyje. Pan Michaś zagapił się i zadumał. Nie. Sklep z materiałami piśmiennymi tak wciąga i obezwładnia, że człowiek gotów zapomnieć, po co tu przyszedł i jak poważne ma zamiary. Gdzie jest pan Ryś? pomyślał ze zniecierpliwieniem pan Michaś, przechylając się za kontuar i zaglądając pod ladę, jakby właściciel sklepu z materiałami piśmiennymi był zwykłym kotem, który mógłby. Zasnąć na podłodze pod własną kasą. Schodki wiodące do tylnej izby, stanowiącej magazyn i jednocześnie mieszkanie pana Rysia, było puste, a w głębi nie słychać było żadnego krzątania. Pan Michaś chrząknął raz i drugi, ale nie odniosło to żadnego skutku. Jest tam kto? zawołał pan Michaś, choć trochę nieswojo nie zwołać do nikogo. Poczekam chwilę, pomyślał i zagłębił się w kolorowy arkusz, na którym walczyli ze sobą rycerze średniowieczni. Czy była to bitwa, czy zwykły turniej rycerski, trudno odgadnąć, choć dzida jednego wojownika godziła w brzuch konia, na którym siedział inny, zamknięty w stalowym pokleżu i opasany drucianą siatką. Dalej trębać, Wydymał policzki, muchając bojowy róg, którego koniec, zadarty do góry, łechtał wpięte chorążego. Chorąży z trudem podtrzymywał rozwianą płachtę, po której deptali piesi wojownicy z nogami niezgrabnie owiniętymi w płótno i ściśniętymi łykowatym sznurowadłem. Na górze unosił się koń samego wodza z rozwianymi na wietrze nogami. I z ognistym pyskiem, który wódz ściągał wędzidłem. Ponieważ tak oglądał z góry to wszystko, co powinno być porządnie wycięte i normalnie poustawiane, panu Michasiowi wydawało się to trochę bez sensu. Czekanie na właściciela zaczęło go nudzić i męczyć. Przyjdę później, pomyślał. Ale przypomniał sobie, że pada deszcz. Po szybach do połowy zasłoniętych przez wystawę ściekała woda grubymi falami. Może pan Ryś też nie wyszedł na chwilę i deszcz go zatrzymał, ale tu przecież jest kasa. Jak mógł zostawić sklep bez dozoru? Coś się stało. Powróciło uczucie niepokoju, z jakim oglądał nadciągające chmury. Może pan ryś jest zamordowany? A może go porwano? Wszystko możliwe. Myśl jak błyskawica zaczęła przebiegać przez głowę pana Michasia. Już brał zagałkę od drzwi, już chciał je pociągnąć, ale usłyszał znowu szum deszczu. Przecież nie wziął parasola. Trzeba być mężczyzną i sprawdzić, co się stało. Pan Michał krokiem wolnym. Skradającym się rysim sunął przez sklep w kierunku schodów, poza którymi ciemniało wnętrze mieszkania pana Rysia. Postawił nogę na pierwszym stopniu. Schodek zaskrzypiał. Jeśli teraz ktoś wejdzie, pomyśli, że jestem złodziejem i włamywaczem. Pan Michał jeszcze raz rozejrzał się po sklepie, od podłogi do sufitu, przebiegł wzrokiem zatłoczone półki. I zatrzymał się na zedlu pana Rysia, stojącym smętnie pod szufladą kasy, wziął na odwagę i krzyknął tak głośno, że kurz osypał się z górnych pudeł. Proszę pana, panie Rysiu! Zaraz, zaraz rozległ się wreszcie gdzieś z głębi zniecierpliwiony pomruk, i w otwartych zawsze drzwiczkach swego mieszkania ukazał się oczom. Pana Michasia, nie. Nie był to Pan Ryś. A właściwie tak, to był Pan Ryś, ale. Rozdział drugi. W jakiej postaci ukazał się Pan Ryś zdumionym oczom Pana Michasia i co było potem? A, miałem zamknąć sklep! mruczał Pan Ryś i zakręcił się w kółko, aby znaleźć klucze, które zawsze nosił w kieszeni czarnego kitla. Sęk w tym. Że pan Ryś nie miał na sobie czarnego kitla. Zaraz, zaraz marudził pan Ryś, drepcząc w miejscu i pobrzękując przy tym jak blaszany kurek na wieży. Bo pierś pana Rysia zamiast roboczego kitla sklepowego opinał blaszany puklerz, a jego mała główka śmiesznie tonęła pod groźnym rycerskim szyszakiem. Krótko mówiąc, przed panem Michałem stał sklepikarz w postaci średniowiecznego rycerza. Kto nie znał pana Rysia? Każdy uczeń od pierwszej klasy znał go doskonale, a nawet berbecie, jeśli mieli braci w wieku szkolnym. Albowiem sklep pana Rysia znajdował się tuż, tuż naprzeciwko szkoły i dostarczał uczniom wszystkiego, co było im potrzebne do nauki. Znali go wszyscy. A cóż dopiero gapy, gamonie, zapominalscy, spóźnialscy, lenie i będzwały, których w żadnej szkole nie brak, a których biegnąc na lekcje z wywieszonymi jęzorami, dosłownie na ostatnią chwilę wpadali tu po zeszyt, bibułę, gumkę uniwersalną, blok, ołówek itd. Sklep pana Rysia otwarty był od siódmej rano i kiedy inne tego rodzaju zakłady drzemały jeszcze głęboko za żelaznymi kratami. I choć sklep był mały, nie brakowało w nim niczego. A czasem, czasem nawet udzielał pan Rys kredytu, jeśli ktoś na śmierć zapomniał cyrkla na geometrię, albo jeśli miała być jak na złość klasówka, albo. Albo jeśli nauczyciel był w wyjątkowo złym humorze. Więc bezpieczniej było zacząć zeszyt od nowa. Mimo surowych zakazów opuszczania szkoły, chłopcy wybiegali do sklepu pana Rysia nawet w czasie dużej przerwy. Miał on głębokie zrozumienie dla spraw tego rodzaju, ponieważ kiedyś był w tej samej szkole woźnym. A dyrektora znał doskonale od chwili, gdy ten, jako zaczerwieniony z emocji, pędrak przyszedł na egzamin wstępny do pierwszej klasy. Z tego też okresu datowała się znajomość pana Michasia z panem Rysiem, i tym większe było jego słupienie, gdy ujrzał pana Rysia w charakterze rycerskiego wodza, mocno zakłopotanego i gorączkowo szukającego kluczy w nieistniejących kieszeniach rycerskiej zbroi. Pan się dziwi, e, a ja tak w wolnych chwilach, ten tego jąkał się pan Ryś. Jest w drzwiach, zauważył pan Michał. Klucz najspokojniej sterczał w drzwiach, naigrywając się z roztargnienia pana Rysia. Aha, czy mogę służyć? Rycerz w pełnej zbroi bojowej przypomniał sobie nagle o swojej drugiej osobowości, właściciela i sprzedawcy w sklepie z materiałami. Piśmiennym. Chciałbym kupić gruby brujon, taki do pisania powieści, atrament i pióro, ale może ja innym razem, może nie teraz. Pan Michaś wpadł w jąkanie pana Rysia i może by się tak jeszcze długo do siebie jąkali, gdyby nagle drzwi nie otworzyły się z trzaskiem i nie wpadła do sklepu wnuczka pana Rysia, Hania, Wywołując tak gwałtowne dzwonienie u drzwi, jak stado tramwajów zatrzymanych przed irytującą przeszkodą. Ujrzawszy dziadka w postaci rycerza, Hania nie zdziwiła się bynajmniej, ale roześmiała się krótko, odrzucając w tył prynkę skropioną deszczem. Jak przystało rozsądnej kobiecie, nie straciła wcale rezonu, przekręciła w zamku klucz, żeby nikt nie wszedł z ulicy, i oznajmiła ustaje. Obaj zrozumieli, że ustaje deszcz i spojrzeli posłusznie w okno, żeby sprawdzić wiadomość. Ale Hania nie dała ani chwili za wygraną i zatrajkotała, wytrząsając z włosów resztki deszczu. – Przede wszystkim, dziadziu, wyjdź z tej zbroi, bo wyglądasz śmiesznie. Zaraz ci pomogę. Panie Michasiu, proszę pomóc. To nie takie proste. Jak ty w to wszedłeś, dziadziu? Ach, jakie to ciężkie. Urwis, trzecioklasista, który teraz rozpłaszczył na mokrej szybie zadarty nohal, ujrzał przez mgłę zapoconej szyby rycerza, szamoczącego się w żelaznej zbroi i uwijające się wokół niego dwie postacie, którym mglista szyba dodawała. Niezwykłości. Obraz ten nie był w ogóle taki, jakie można by w sklepie z materiałami piśmiennymi zobaczyć codziennie. To też pod sklepem rychło urósł tłum łobuziaków, wracających właśnie ze szkoły. Włazili sobie na ramiona, grzmocili tornistrami w głowy, zasłaniające widok, i spychani od tyłu podstawiali nogi pchającym się do przodu. Nagle jednak prysnęli we wszystkie strony, zostawiając tylko kilku gorliwych gapiów, których nawet nadejście samego dyrektora nie mogło wyrwać z błogiego stanu zagapienia. Tym razem nie był to dyrektor, ale nie mniej straszny nauczyciel fizyki. Jego bronią nie były ani groźne brwi, ani cichy, elastyczny chód ani potop dwój i lawina zadań na temat prędkości, przyspieszania i siły, ale po prostu zjadliwa ironia, które jego wąskie wargi unosiła ku górze i w uśmiechu dalekim od wesołości. Cóż to za piękny widok, podziwiacie panowie, zwrócił się do gapiów, nie podejrzewających niczego. Eee, nic, tak sobie patrzymy, Odparł najodważniejszy z gapiów i ukłoniwszy się ostrożnie, wycofał się z placu wraz z towarzyszami. Fizyk wbił nos w zapodniałe od wielu oddechów okno, a nie zobaczywszy nic szczególnego, pokręcił głową nad dziwactwem natury dziesięcioletnich chłopaków i ruszył przed siebie ulicą. Nie zobaczył nic szczególnego, bo właśnie pan Michaś i Hania uporali się z żelaznym więzieniem pana Rysia, które z łoskotem zwaliło się na podłogę, padając panu Michaśowi na nogę. O, jęknął delikatnie, nie chcąc robić przykrości panu Rysiowi, już miał zamiar zreiterować bez upragnionego brulionu, atramentu i pióra, gdy Hania kategorycznie znajmiła, że ponieważ ona przemokła do suchej nitki, wszyscy troje, muszą się napić natychmiast gorącej kawy. Nieprzywykły do wyrażania sprzeciwu, zwłaszcza w sprawach dotyczących jadła i napoju, pan Michaś poczuł się równie zmarznięty i przemoczony jak Hania i niosąc szyszak rycerski w dłoniach, wszedł po schodkach i zagłębił się po raz pierwszy w tajemniczym półmroku i zdepki znajdującej się za sklepem.